Dzień dobry. Jestem zmieni ludzie, naprawdę jestem w szoku. Dzień dobry. Nieźle, z problem z kulturą, czy już wam się nie chce? Sorry, złośliwy jestem. Dobra, spędzimy teraz uroczą godzinkę ze sobą, dobra? A jak mnie nie powstrzymacie, to ja mogę tak do 24:00 po prostu tylko piwo mi jak ktoś poda w połowie drogi, to będzie super. I w sumie dzisiaj rano jak się obudziłem i w końcu znalazłem moje slajdy, no bo mam bundę na komputerze i przeglądałem te slajdy, to sobie pomyślałem, kurczę, tutaj średnia wieku będzie tak w okolicach 20 kilku, nie? Ma ktoś tutaj 25? Dobra, okej. Dobra, a reszta to co? To po tobie widać, że to 18 dopiero skończyłeś. Popatrzyłem na te slajdy, pomyślałem sobie, może co ty tym dzieciom chcesz zrobić? No bo ja mam strasznie depresyjne te slajdy. Bo w takim wieku już jestem, że jedyne co mi pozostało, to zaliczana rozpacz. I ta prezentacja wiele razy była prezentowana przed osobami w moim wieku, niewiele starszymi. Ponoć starsi ode mnie też jeszcze żyją. I ci ludzie jakoś rozumieli i odbierali to, co ja do nich mówię. Więc umówmy się, że jeśli to będzie bardzo abstrakcyjne, to po prostu pozwólcie staremu człowiekowi dokończyć. Ponieważ to będzie prezentacja o kodzie odziedziczonym. I ja będę chciał was przez godzinę wyrwać z tego snu i z tej utopii, że wyjdziecie z tej uczelni wcześniej czy później, niektórym to troszeczkę więcej zajmie. I będziecie pisać fajny kod w fajnych technologiach, w fajnych firmach. Okay? Ja was wyrwę z tego brutalnie, to będzie polało, to jak dziecko powiedzie, że nie ma Mikołaja. I będziecie się tak czuli, ja wam powiem, że nie ma Mikołaja. Powiem szczerze, że jestem zestresowany, mega. Więc trzymajcie za mnie kciuki, dobra? Bo to będzie strasznie złośliwe. Kim jestem? Działa? Czy technologia? Nie wiem. Nazywam się Jarek Połka, pracuję tutaj w Krakowie, żyję, mieszkam, inne rzeczy robię. Jak mogę? Jak w sumie czasami wpadam taki na filozoficzny nastrój i zamiast pokazywać wam, gdzie go ja nie pracowałem, czego ja nie robiłem, to sobie stwierdziłem, że tak naprawdę, jak będę umierał, już niedługo, jak patrzę na niektóry kod, to bym stwierdził, że lepiej zejść z tego świata, niż ten kod oglądać, to chciałbym, żeby na tym nagrobku, na cmentarzu rakowickim, mam nadzieję, że tam w okolicy znajdzie się jakieś małe miejsce dla mnie, żeby to było na tym nagrobku, okej? Okay? Żebym podróżnikiem. Odwiedzałem różne technologie i wierzyłem silnie w maszynę wirtualną. Nie za bardzo jestem związany z językiem Java, w sensie takim, że mówię jak język, a jestem panem JVM-a. I cokolwiek na JVM-ie działa, musi być dobre, oprócz pewnego języka na S. Wszyscy wiedzą, o którym chodzi? No. Nie przepadam za tym językiem na S, no ale dobra, mamy go. A poza tym od lat 15 jestem archeologiem, profesjonalnie zajmuję się czyimś kodem. Już rzadko nie piszę, piszę własny, ale tak tylko, żeby się uspokoić. Ale głównie zajmuję się kodem czyimś. I tak się w mojej karierze złożyło, że zawsze jak wchodziłem do nowej firmy, bo zmieniałem firmę bardzo często, to zmieniałem dlatego, że pracowałem z czymś kodem i bardzo chciałem pisać z własnym. Wchodziłem do nowej firmy, zadali mnie przy biurku, mówili tak, mówię, kurczę, dostanę pusty repozytorium, proszę, 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 proszę. Będę miał zerowy projekt, nic, żadnego cudzego kodu, nie? Otwieram, nie? 1,5 miliona na powitanie, witamy w piekle z powrotem. Jakoś tak się układało, że wszyscy szefowie, jak mnie widzieli, to myśleli sobie, ty gościu, no tyle jesteś stuknięty, że będziesz pracował zadziedziczone, bo nikt normalny nie chce. Ja w tym momencie stwierdziłem, że zamiast tym patrzeć i próbować szukać nowych projektów, że to może być fajne, że cudzy kod może być fajny, że trzeba to zaakceptować, żeby z tym nie walczyć. Bo po co tracić nerwy? Ja to polubiłem i profesjonalnie głośno mówię, zajmuję się kodem zadziedziczonym, nie zapraszajcie mnie do nowych projektów, to mnie nie interesuje. Ale jak właśnie tak z półtorej linii koda w Cobolu, to jest z chęcią byłem w takim projekcie. Bardzo fajne rzeczy. Dobra. Tam się jakieś inne rzeczy mi zajmuję. Już prawie nie jestem architektem w tej firmie, bo mi szlak trafił. Robię sam sobie szkolenia. Zajmuję się różnymi dziwnymi rzeczami po drodze, ale to nie ma znaczenia. Ponieważ większość moich kolegów mówi, że ja się profesjonalnie zajmuję tym. Okay? Że oni jak widzą mój kod, to myślą, że znowu musiałem kolejną butelkę otworzyć. To nieprawda, nie piję tak dużo już. Dobra. Prezentacja. Koniec przedstawienia.
tramwajem do pracy. Okej, okay? Korzystam z tramwaju, co prawda mam, uwaga, 3 przystanki do roboty, ale lenie jestem patentowany i wsiadam do tramwaju, żeby się tymi 3 przystankami też przebujać. I w tamtym roku, jak jeszcze można było sobie ten remont na Bogińskim był i tak dalej, więc tramwaj jechał w drugą stronę, był przystanek więcej, jechałem sobie do pracy i słuchałem mojej ukochanej kapelki godzinę, żeby się uspokoić. Porządny francuski death metal zawsze mnie uspokajał. I słuchałem ich, jednego z ich kawałków, Land of Solescence, planowane postarzanie. Oczywiście nic nie zrozumiałem z tego, co śpiewają, bo to wiadomo, bo żony jedno z tego, że death metal to jeszcze po francusku. Znaczy angielsku z francuskim akcentem. Więc przyjechałem do pracy i mówię, kurczę, planowane postarzanie, gdzieś mi coś zaczęło denerwować i gryźć. I znalazłem sobie tekst do tego kawałka. I stąd jest ta prezentacja. Ta prezentacja jest zainspirowana heavy metalowym kawałkiem. Dlaczego? Jak czytałem się w tekst, to myślałem sobie, kurde, software. Nie? Popatrzcie, co oni tutaj mają, nie? Że created weakness for numbers on the world, tak? Absurdalna ilość rzeczy. Co tam mamy jeszcze? Design for failure. Obsolete creation. Software. Nie? Organizacja. No i tak już potem się zaczęło, to trwało pół roku, żeby ten kontent tej prezentacji wymyślać. Ale pomyślałem sobie, że my przecież w naszej branży jesteśmy mistrzami, niekoronowanymi mistrzami planowanego powtarzania. Produkujemy kupę software'u, który ja potem muszę oglądać, który się nie da utrzymywać. Nie? To, co działa, to wersja pierwsza, ale potem drugiej wersji to tak mała, która organizacja jest w stanie wypuścić. Bo już po wypuszczeniu wersji pierwszej ten kod kwalifikuje się jako legacy, a taka wersja Mordor, nie? I zacząłem się zastanawiać, co by można zrobić, żeby było troszkę lepiej. Okay? No i znalazłem sobie definicję i jeszcze jakby czytałem z definicję planowanego powtarzania na Wikipedii, utwierdziło mnie to w przekonaniu, że to jest wszystko w softwareze. Nie? Niesprawne rzeczy, często nieopłacalne w naprawie, ograniczony czas użytecznego życia. Zwykle psują się zaraz po upływie gwarancji. Nie oddajemy software do klienta, bum, ale to już nie nasza sprawa organiczna. Nie działa, ale nie nasza sprawa. No więc jak to wygląda? Od strony hardware'u, no to nie wiem, czy wiecie, w Chinach jest takie miasteczko, nawet ponoć są te dwie miasteczka, gdzie umierają wszystkie wasze komputery. Nie? Jest w okolicy w Szanghaju jedno miasto, gdzie wszyscy zwożą takie właśnie te plastiki i potem malutkie chińskie rączki wymontowują z tego terystorki, rezystorki i kondensatory i składają to jak iPhone'owi, żeby tam można było kolejny telefon produkować. Ale to się dzieje z hardware'em. Tak? My go wyrzucamy, on jest niepotrzebny, najwyżej troszeczkę zrobimy recykling i ziemia jakoś to zniesie. Ale jakie my w branży mamy techniki planowanego powtarzania? Zaraz wam powiem. Co jest ciekawe, my mówimy, że to nam tak przypadkiem wychodzi. Że my to w sumie niechcący napisaliśmy ten badziewny kod, bo nie chcieliśmy. My się nauczyliśmy, byliśmy na wszystkich konferencjach, znamy Solid, tak, Separation of Concerns i List of Substitution Principle, i Open Cross Principle, i Tendency Injection, i Domain Driven Design, monady, gonady, funktora, znamy to wszystko. Nie? I przypadkiem nam wychodzi soft, którego nie da się utrzymywać. Dlaczego? Jakie mamy takie nieświadome techniki planowanego powtarzania naszego oprogramowania? Technika pierwsza, najlepiej na wczoraj. Okay? Ta technika wynika z tego, że tak naprawdę projekt, ja miałem jakieś sytuacje, że dowiedziałem się, że myśmy mieli na projekt miesiąc, dlatego że on 5 miesięcy leżał u CEO na biurku. Gdyby on ten na drugi dzień ten projekt u nas przyszedł, to byśmy mieli 6 miesięcy, ale 5 miesięcy leżał u CEO na biurku i myśmy mieli miesiąc. Nie? Tak zwane wczoraj niki, nie? Na kiedy to? No na wczoraj. Najlepiej jakby jeszcze było przedwczoraj. Druga technika planowanego powtarzania u nas w branży się naprawi jutro. Nie? No bo siedzimy, designy nas gonią, project manager już dostaje przebicia, żeby nie powiedzieć czegoś innego. Wszystkich już zwalniają, że to już jest koniec, więc musimy to natychmiast poprawić na jutro. No więc jedziemy z płytami, nie? Bierzemy, wyciągamy z kieszeni, z powiązania kawałek środka, co to załogi.
odrobinę drutu kolczastego się powiąże się naprawdę. Problem jest taki, że w naszej branży, nie wiem czy zauważyliście, to jest bardzo nietypowe, ale jak dopiero zaczynacie, to ja wam powiem, co jest specyficznego u nas w branży. U nas w branży jutro nie nadchodzi nikiem. Ok? Ponieważ jutro trzeba będzie wypuścić wersję 2.0, a pojutrze wersję 3.0. I to, co byście sobie obiecali, i pan menadżer powiedział, tak chłopaki, spokojnie, jak się uspokoi, wejdziemy na produkcję, klient będzie zadowolony, to będziecie mieli te 2 tygodnie, żeby zrobić ten refaktoring. No nie, 2.0. Więc jutro u nas w branży nie nadchodzi. Jeśli coś nie działa teraz, to zostanie nigdy poprawione. Dobra? Tylko my się dajemy jako branża, jak informatycy, programiści. Czy ja powiedziałem, że będę obrażał kogoś? Chyba będę obrażał. Nie potrafimy powiedzieć nie. Stary, my musimy to naprawić teraz, my tego babola nie wypchniemy. Straszne to jest, nie? Nie, no dobra, kochany menadżerze, nie, to my ja nie rozumiemy, te fajne cisną. No, jutro, tak. O! To jest dobre. Słuchajcie, chłopaki, nie martwcie się, nie przykładajmy problemu do jakości. W ogóle się nie mówi jakością, olejmy testy, bo to jest tylko prototyp, to pożyczymy klientowi, to się potem tam zasypie betonem i będzie dobrze. To żeby sprzedać, nie? Bo za tydzień chłopaki z marketingu mają demo, to na jutro, dobra? No i ten prototyp ląduje na produkcji. I tak mija rok, drugi, trzeci, czwarty, piąty. I mamy klasykę gatunku, kiedy ja otwieram kod i widzę, no to tylko prototyp, tutaj pewnie nic z tej funkcjonalności nie będzie korzystał, nie? Komentarze w kocie. Tak żartowaliśmy, że to prototyp. To miał być prototyp. Ja miałem kiedyś jednego menadżera, który uważał wszystkie projekty za prototypy. I zawsze swojemu zespołowi mówił, chłopaki, spokojnie, to jest tylko prototyp. Ja go kiedyś wziąłem na boczek, to znaczy byliśmy na imprezie filmowej i mówię, czekaj, Jacek. Jacek, słuchaj, czemu ty za każdym razem nie wciskasz, że to jest prototyp? Stary, to jest zajebiste. Nie wydaje pieniędzy na testowanie, a wszyscy są podjarani, bo będą mogli robić nowej technologii. No dobra, jak możesz tak zarządzać, byś robił za cały czas, to super. Dobra, nie mamy czasu. No to po cholerę się zabieracie za projekt. Ja nie wiem, zaczynamy projekt, my mówimy, że chcielibyśmy to zrobić, takie są schematy, a ktoś mówi, nie mamy czasu. No to nie zaczynamy projektu, jak nie mamy czasu, nie? I ostatnia rzecz, która, uwaga, teraz mogę eksplodować na miejscu. Jakby tego wszystkiego było mało, takiej nieszczerości pomiędzy nami a projekt menadżerami. My się kłamujemy. On nam wciska lewe terminy i mówi, że to jest na tydzień, a tak naprawdę mamy pół roku. My go kłamiemy i mówimy mu estymat 2 tygodnie, a wiemy, że tak naprawdę dzień byśmy to zrobili. Albo na przykład mówimy mu dzień, a my i tak wiemy, że nie ma wejść takiego, żeby to w miesiąc robić, nie? Bujamy się przez noc, jak? I stąd wynikają te wszystkie rzeczy, ale jest jedna rzecz, która mnie doprowadza osobiście do szału. Trendy. O, bosko. Ja kiedyś miałem taką przyjemność być kilka lat temu na DevOpsie w Antwerpii i byłem na prezentacji mojego przez długi czas guru. Teraz jakoś tak nie do końca mi się podoba to, co mówi. Antropowa. Ale ja podczas tej prezentacji powiedział coś fantastycznego, co otworzyło mi oczy. My jesteśmy branżą, ale nie informatyczną, tylko modową. Okay? Ilość mód, trendów, które się przetaczają w ciągu roku przez tą branżę, jest większy niż ilość prezentacji w jakimś medialanie nowych wzorów sukienek. Jan Kelbo powiedział, że we are fashion industry. Ja się z tym zgadzam. Okay? Ja mam takie wrażenie, jak tak patrzę na, śledzę te wszystkie blogi, InfoQ, Stack Overflow i tak dalej, co tam czytam. Koledzy też mnie karmią, pompują we mnie te wszystkie nowe frameworki. Ja tam, nie jestem tutaj, nie, musisz wiedzieć, to jest super. Ja mam wrażenie, że tam nie ma za dużo różnicy pomiędzy wieczornymi odcinkami Fashion TV, a tym, co się dzieje u nas w firmach. Nie macie takiego wrażenia, tylko modelki są ładniejsze. Fashion TV. Ale to jest rewelacja. Nie? Każdy rok jest sponsorowany przez inną literkę. Oglądaliście kiedyś ulicę Sesamkową? Tam na końcu było, że ten odcinek był sponsorowany przez literkę W. A my na przykład ten rok mamy sponsorowany przez mikroserwisy, nie? Ubiegły rok wszyscy mówili o akcji i skali. 2 lata temu coś innego było trendy. I my nie nadaszamy. To jest masakra. My nie zdążymy tego wdrożyć na produkcję. Jak już jest nowy trend? No właśnie. Jak to się wszystko kończy? Ta nasza pogoń za te
moi drodzy koledzy, koleżanki, jak już będziecie w firmach, że w pewnym momencie przyjdzie taki moment, że przyjdzie człowiek i powie, słuchajcie, no musimy to przepisać, nie? Musimy coś z tym zrobić, nie da się tego kodu utrzymywać, musimy to przepisać. Ja wam bardzo polecam wylądować kiedyś w swojej karierze w takim projekcie, który będzie miał nazwę Rewrite, Offload, Modernization, Next Generation, okej? Okay? Jak macie w nazwie taki projekt, to idźcie tam. To będzie totalnie zajebiście. Wiekali, nikt nie będzie ogarniał kuwetę, ale będziecie mówili, co byście chcieli. To są fantastyczne projekty. Nikt nie wie, o co chodzi. Ponieważ prawdopodobnie ci ludzie, którzy pisali ten system, już dawno nie żyją. Byłem w takim projekcie, że przypisywali mi z TPF-a. Ktoś kojarzy TPF-a? Transaction Processing Facility, mainframe, IBM. Jedna dobra technologia, którą Bóg nam zesłał na ziemię, tylko nie doceniamy tego. I przepisywaliśmy. I w pewnym momencie, jak zaczęliśmy planować ten projekt, zadałem takie głupie pytanie, może mi nasz robi. Mówię, słuchaj, a jest jakiś człowiek, który nam powiedział, co w tym systemie jest, no bo my nie znamy składnik COBOL-a. Poza tym COBOL jak pewne, write once, read never. I mówi, no wiesz co, jest jeden koleś, nazywa się Greg, on teraz jest w San Antonio i on jest koło 70, więc nie krzyczcie na niego na kolach. Fizycznie miałem gościa dewelopera w wieku 70 lat, który był na kontrakcie z firmą i oni go po prostu nie zwalniali i pompowali mu kasę za to, że był. Sam fakt przebywania, istnienia. Fajna metoda. Co jest fajne z tych projektach, i to jest w ogóle fantazja, jak pracuje się w dużych firmach, że my przepisujemy projekt, on jest mniej bardziej nieudany, co czasami się uda i wyjdziecie na produkcję, ale kilka lat później ten sam człowiek, tylko już z większą ilością siwych włosów na głowie, wchodzi do tego pokoju i mówi, panowie, to kurna trzeba przepisać. Ja byłem raz w życiu w takiej sytuacji, że przepisywałem sam swój własny kod. Z Java na Java, co prawda, ale przepisywaliśmy. To jest z JV na Springa. To już jest masakra, to musi człowiek bardzo stale, jak zacznie przepisywać swój własny kod. Wygląda, nie? Organizacje nienawidzą tych projektów. Do głębi, z głębi serca. One nic nie wnoszą. One patrzą na te projekty jako fanaberie programistów. No i trzeba po prostu chłopakom dobrze zrobić dobrze, żeby nie odeszli, pozwolimy im przepisać. Nie? No bo przecież my cały czas siedzielibyśmy w tych nowych technologiach i gonimy za tymi frameworkami. Taki dla nas przychodził kurde na przecież. No właśnie. Co organizacje robią, żebyśmy nie przepisywali tego kodu? To jest fantazja. Ja odkryłem taki pattern, ja nie wiem, czy Project Manager mają jakieś sekretne książki, na przykład jak traktować programistów, żeby nie odeszli. Mają jakąś taką magiczną książkę, którą nikt nie może przeczytać, oni po prostu rozdają między sobą. Jeden z sposobów, żeby zablokować projekty typu rewrite w firmach, to jest to. Pusty biznes. I wysyłają takiego biednego inżyniera, który całe życie spędził w pisaniu kodów, bytecodów i assemblera, i mówi, szukaj biznesu, szukaj. Jak znajdziesz, to się pozwolimy przepisać. Ja miałem kiedyś taką rozmowę w pewnej firmie, gdzie to było całkiem niedawno, gdzie product owner na kolu, gdzie było tam ileś naście osób, zadał mi pytanie, dlaczego ja wrzuciłem na roadmapę upgrade do Java 8. Product owner, który z Java to wie, że to jest wyspa i tam kawę produkują. Ja próbowałem być miły, to jest dosyć trudne, więc próbowałem wytłumaczyć wszystkie zalety, security, wydajność i tak dalej, ale w pewnym momencie w moim umyśle pojawił się taki pomysł, że ja wezmę wszystkie patrze, wszystkie komity, od Java 7 do Java 8 i wyślę ten product managerowi w zipie. Nie? I on sobie zobaczy, jak się kod zmieni pomiędzy wersjami, może podejmie decyzję. Okej? Okay? Organizacje tego nie lubią, dlatego to, że bardzo często to są projekty typu Big Bang, nie? Zamykamy pokój, wsadzamy przez 2 miesiące albo przez 2 lata, ładujemy pizzę pod drzwiami i może kiedyś wyjdą z tego pokoju i dadzą nam nowy system. Okej? Okay? Bardzo często to są eksperymenty na żywym organizmie i taki efekt zjadania własnego ogona, kiedy organizacja mówi, dobra, to my będziemy utrzymywać stary system, a jednocześnie równolegle będziemy przypisywać ten nowy. I wszystko by było ok, gdyby ktoś nie wpadł na pomysł, żeby do tego starego systemu ciągle jednak dodawać feature'y.
I zawołał kolegę na to, że to wygląda jak pies biegający w kółko, który próbuje dogonić własny ogon, nie? Bo ci goście przysiąc nowy kop, przepisują te stare fichery, w tym nowym, z tym starym kolei pojawiają się nowe, więc oni muszą zarównać tą różnicę, ale więc coś jak zarównali tą różnicę, to ci ze starego systemu dopisali nowy kod, nie? I te projekty się nie kończą. Zostają zamykane, kod jest wyrzucony, programiści zmieniają pracę. Problem jest ten też, że ludzie z biznesu w takich projektach trzymają się na dyskach, no bo to są bardzo często one są postrzegane jako projekty stricte techniczne. Postawcie się w roli biznesu, bo pomyślcie przez chwilę, że nie jesteście programistami. Ja wiem, że to jest trudne, to jest zajebista branża. To totalnie najfajniejszy zawód świata. Teraz mam jeszcze dlaczego tak myślę. I oni mówią, kurde, bo co my będziecie robić? No będziemy przepisywać. I jak ty mówisz, że będziecie przepisywać takiemu nietechnicznemu, to było mi się pojawia, ok. Czyli ja mam tutaj dokument w Wordzie i on mi przepisze to do drugiego dokumentu w Wordzie. Nie? Więc biznes nie widzi tutaj żadnej wartości. Nie? I kurde, no dobra, i zmieni się składnia, zamienimy XML na JSON-a i będzie dobrze. Biznes tego nie lubi. I ma rację po części. Problem jest też taki, że w takich projektach rzadko kiedy, w związku z tym, że są techniczne, umieszcza się ludzi z biznesem. I ci programiści biedni siedzą i nie kumają tych trzyliterowych skrótów w tym COBOL-u i tej skomplikowanej składni i z tych skomplikowanych reguł biznesowych, bo przeczytam przepisem jeden do jeden, nie? Tak. Ja im polecę dalej i troszeczkę optymizmu wam próbuję tutaj, będę próbował przekazywać, to mała przerwa. Słuchajcie, czemu jesteśmy najbardziej zajebistą branżą na świecie? My jesteśmy bogami. Ja się kiedyś upiłem do nieprzytomności i kumpel mówi, ty stary, my jesteśmy bogami. Mówię, no, olej. Dlaczego? Słuchajcie, ten mikrofon ma w sobie software. To w sobie ma software. Twój telefon ma w sobie software, twoja lodówka ma w sobie software. Jeśli nie dość tego, żony mnie go będę miał zbudowany w software. Wszystko w tym momencie ma w sobie software. Wyobraźcie sobie, był kiedyś taki film Dzień, kiedy stanęła Ziemia. I to jest ten moment, kiedy sysadmini, deweloperzy, ludzie z utrzymania odejdą od klawiatur. My rządzimy. Nie oni. Nie biznes, to my. Jak my się kiedyś wkurzymy i przestaniemy pisać, to będzie naprawdę kompletny blackout, nie? Dobra, miało być teraz troszeczkę optymistycznie. W związku z tym, że ja się zbliżam do tego fantastycznego wieku, na szybkim roku zaliczymy pełne 40, będzie impreza. To robi się coraz bardziej filozoficzne i ja się łatwo wzruszam i tak zaczynam myśleć, kurde, co po mnie pozostanie. I czytam jakieś takie właśnie rzeczy i kiedyś trafiłem na taki cytat, że to tylko i wyłącznie od nas zależy, w jaki sposób potraktujemy dziedzictwo, które zastaliśmy, czyli ten kod, który zastaliśmy, i co pozostawimy przyszłym pokoleniom. Okej? Okay? Kto z was się już zdążył sforkować? Ma tak zwane procesy potomne, zwane w języku potocznym dzieci. Sforkowaliście się? A ktoś już zdążył sforkować? Ty raz, nie? Dwa lata, nie, no to ja mam trzy porządne procesy potomne. Takie zasobożerne masakra. Ale są. Fantastyczne. Lepsze niż ja. I wiecie co, ja kiedyś tak sobie siedziałem, mój syn swego czasu zaczął się bawić w Pythonie, on ma lat teraz, 2002, matematyka 13, gimnazjum. Co się tam bawi do JavaScriptie, co się bawi w Pythonie, ostatnio mi mało stworzył Androida pokazać. Ja sobie myślałem, kurde, on kiedyś trafi do firmy, otworzy Eclipse'a, otworzy plik, poskroluje w górę i zobaczy tam moje nazwisko w tym kocie. Już więcej nie przyjedzie na obiad. Okej? Okay? Nie przyjedzie na święta. Pomyślcie o tym. My jesteśmy prawdopodobnie jednym z pierwszych pokoleń, przynajmniej w tym kraju, gdzie informatyka pojawiła się troszeczkę później niż indziej, kiedy będziemy mogli, nasze dzieci mogły powiedzieć, mój ojciec był programistą, moja matka była programistą. Jeśli my im zostawimy ten bajzel, to nie będzie fair wobec nich. My możemy im nie dać na mieszkanie, możemy im kupić, nie kupić samochodu i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli im pozostawimy ten kod w takiej postaci, jak jest to, wstyd, nie? Jeśli ktokolwiek wierzy w Boga, to niech mamy swoje opiece, nie? W związku z tym, że nie możemy naprawić przyszłości, teraz będzie kod. Ja będę teraz pluł, krzyczał i krwi utaczał, to spróbujmy przyszłość uczynić lepszą, okej? Okay? Opowiem rzeczy, które osoby, które profesjonalnie programują, będą obrażać ich inteligencję, okej? Okay? Dla początkujących to będzie taki rany włosy, ale profesor na zajęciach mówi inaczej. Dobra? Jeśli
choć troszeczkę byśmy spróbowali myśleć w ten sposób, to myślę, że byłoby lepiej dla przyszłych pokoleń. O co mi chodzi? Chodzi mi o to tak naprawdę, żeby pisać tak kod, żeby się uwolnić od frameworków, żeby się uwolnić od języków, żeby się uwolnić od bibliotek. Ja nie mówię nie używać. Ktoś mi ostatnio po konferencji po JD podbiegł z pianą na ustach. To nie, rany boskie, ale jak będziemy pisać bez frameworków? Ja mówię, chłopie, obudź się, nie ta prezentacja. I nie chodziło mi nie używać, bo bez nich się nie da. Niczego byśmy nie zrobili. Ale używać w ten sposób, żebyśmy nie byli od niego uzależnieni, żebyśmy mogli spokojnie ten kod przepisywać, bo on będzie wcześniej czego nie przepisywany. Bo problem wynika prawdopodobnie w większości organizacji z tego. Wyobraźcie sobie, że ten chudy, wysoki to jest deweloper, a to jest ciekawy tak naprawdę. Z wielkim bębem. Tyle mam pomysłów. Tak bardzo jadę programiści. I oni siedzą na spotkaniu, i to mnie doprowadza do wszystkich pasji. Kiedyś jedna osoba, którą bardzo lubiłem, teraz już takie mamy kontakty słabe, pokłóciliśmy się o tym, nasze stosunki się pogorszyły. Ponieważ większość spotkań wygląda tak. Scrum Master. Jako tam klient chciałbym, żeby in order to, znacie tą formułkę zadziała, nie? As a client, in order to. Króli! Ktoś jeszcze nie zdążył powiedzieć, co ma być zrobione, a tam już programiści widzą te nalepki na tych laptopach z tymi frameworkami, nie? I już to wszystko chcieli wcisnąć. I tak większości firm wyglądają spotkania, nie? Architekcie, co będziemy dzisiaj robić? Dodamy kolejny framework. Koniec rzeki. Teraz będzie kod. I to będzie palić po psychę. To jest kod oryginalny. Autorów tutaj, oprócz jednego kawałka nie ma, bo się jestem ja, więc to nie jest tak, że ja piszę sobie. Ja piszę taki bardziej, że po prostu dlatego mnie do tego jest wysłali. Więc ja wam powiem, który kawałek kodu jest mój, żeby nie było, że ja jestem nic idealny. Tak, mam gorsze dni. Każdy ma gorsze dni. Dobra. Co my tak naprawdę robimy w pracy? Czy pracujemy? Co jest naszym obowiązkiem? To co? Pudelek? Nie, już nie, zmieniłem stronę domową. Dużo osób na konferencji odpowiada, a że dostarczamy kod, dostarczamy funkcjonalność. Rozwiązujemy problem. A, rozwiązujemy, takie ambitne, lepsze problemy rozwiązujemy, super. Klocki, dobra. A ja pójdę dalej. I moim zdaniem naszym psim obowiązkiem jako ludzi z tej branży jest zbudowanie abstrakcji. Dobrze zbudowana abstrakcja pozwoli wam dostarczyć kod, który będzie łatwy do zmiany. Okay? I pozwalają sobie teraz abstrakcję. Problem z abstrakcjami jest taki, że my się posługujemy nimi na co dzień. Co dzień się budzimy i od rana nasze pierwsze zdanie to jest abstrakcja. Nie? A jak wszyscy się myśmy wzięli, to już w ogóle jest abstrakcja. Problem jest też taki, że one są tak głęboko zaszyte w naszej poświadomości, nawet język jako taki jest abstrakcją. Gdyby nie abstrakcji, nie byliśmy się w stanie porozumiewać, że są w naszej poświadomości, my ich używamy, my o tym nie wiemy i potem, kiedy zaczynamy my jako programiści rozmawiać o abstrakcjach, to nie wychodzi, nie? Udowodnię wam. To jest. To jest najlepsza część prezentacji. Co to jest? Co? Ruiny. Dobra. Kombinujcie. Zamek, dobra. Obrazek. Zdjęcie, obrazek, okej. Zacisza programistów. Okej. To jest to, co chcemy. Słuchajcie, w jakim momencie mógłbym zakończyć tę prezentację? Ponieważ ja mam w tym momencie udowodniłem problem. Każdy z was widzi co innego. I to jest problem z abstrakcjami, tak? Że one są niejednoznaczne. Żeby was jeszcze dobić. Dobra, co to jest? Nie? Przeciętny zamek. Ja miałem jedną konferencję, że gdzieś bardzo ktoś się uparł, że to jest klucz i mówię, kurde, nie chopię, ktoś mi o to, nie? To po prostu jak jest ciężko komunikować się z abstrakcjami, nie? A to? No wiem, suwak, nie? Ale żeby udowodnić moją tezę, to też jest zamek. Używamy pojęcia zamek suwamy, tak? To teraz wyobraźcie sobie, stańcie sobie wyobraźni pod tym zamkiem, dobra? Pod tym zamkiem, stajmy sobie, stoimy sobie, przy drzwiach, w tych drzwiach jest zamek. I koło nas stoi piękna kobieta, która ma sobie dres Adidasa z tym zamkiem, dobra? Macie to w oczach? Mogą być brunetki, 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 to jest wasz problem, nie mój.
I teraz ta kobieta, stoi pod tym zamkiem, mówi do was, czy mógłbyś otworzyć zamek? No i co sobie pomyślicie, chłopaki? Za co się weźmiecie? No. Zauważcie, że brak jednoznaczności abstrakcji u nas w branży to jest jeszcze mega problemem. Zaraz będzie chodził. Ponieważ mi się wydaje, i to jest coś, o czym często zapominamy, moim zdaniem abstrakcja, uwaga, fani programowania funkcyjnego, abstrakcja to jest taka monada, endofunktor, nie, monomorfizm, nie? No, ale to jest monomorfizm w sumie, nie? Też nie zrozumiałem, ale się nie oszkodało. Że abstrakcja jest funkcją, która przyjmuje kontekst i w zależności od kontekstu zwraca różne znaczenie. W zależności od tego, jaki mamy kontekst, co się dzieje naokoło, to samo słowo może mieć różne znaczenia. I tu dotykamy problemu, którego, nie wiem, ktoś wam zrobił krzywdę polimorfizmu. Co jest polimorfizm? Wiele nazw, wiele form, tak? Greckiego. Są jeszcze inne języki niż Java, Scala jest jeszcze grecki. To jest problem polimorfizmu. Dlaczego? To jest kawałek kodziku. Tak wchodzicie sobie w system, wyobraźmy sobie, że jesteśmy w branży HR-owej. Piszemy systemy dla HR-ów, dla państw HR-ów. I wchodzimy do takiej metody. Załóżmy, że mamy ją zrefaktorować. Wchodzimy do niej. Ja nagle otwieram ten kodzik i widzę, stwórz mi pracownika od stringa. Dobra. Stwórz pracownika. To co ja mam wziąć kobietę, mężczyznę do ciemnego pokoju. 9 miesięcy później będę miał pracownika, tak? No, to jeszcze 20 lat, nie? Ale damy radę. To jest jeden problem. Zobaczcie, że ta nazwa nie przekazuje mnie nic. No bo ja nie tworzę pracownika, ja go zatrudniam, nie? Pamiętajcie, w branży są dwie rzeczy trudne, inwalidacja też i nazywanie rzeczy. I to jest prawda. Drugi problem, jeśli ja widzę taki kodzik, takiego interfejsa, to mnie się od razu w głowie pojawiają implementacje. Kurde, od stringa tego employa, który aż tworzy, nie? To co to może być tym stringiem? Imię i nazwisko? A może jakiś wypasiony XML? Albo równie wypasiony JSON? Nie wiem. Wasze dzieci będą otwierały ten kod i mówi, Jezus, matko, ty chciałaś tutaj nazwisko czy JSONa przekazać? A może XML-a, a może jakieś SF w tym stringu jest? Nie mam żadnego pojęcia, tak? Ja wiem, że string jest fajny, bo wszyscy umieją i znają, ale on nie przenosi ze sobą kontekstu, tak? Nie niesie ze sobą żadnej informacji. Co by było, gdyby ta sama metoda wyglądała tak? Zatrudnij pracownika na podstawie kandydata jakiegoś obiektu typu kandydat i zwróć mi nowego pracownika. Zobaczcie, jaka masa informacji tutaj już jest przekazywana. Jesteście ze mną? Czujecie to? Dobra. O, to jest z tamtego roku. Ktoś kiedyś napisał jakiś kawałek monitorujący system. Ja dostałem pull requesta do przeglądnięcia. Oglądam ten kod, otwieram. Widzę ten interfejs. Nazwy dla mnie poznaki zostały zmienione. Pamiętajcie, że ta klasa się tak nie nazywała, ale żeby nikt nie miał do mnie pretensji. I otwieram. Ja mam metodę server status, która mi zwraca stringa. Mówię, tak siedzę, kurde, stringa. Co w tym stringu może być, nie? Sobie pomyślałem, że w sumie komputer, od którego tu serwis restował, odpytuje jego status, w tym stringu, jak komputer byłby złośliwy, mógłby czasami zwrócić OK, mówię, dobrze, cholera, gdzie jest dysk, daj mi spokój, albo jakieś niewybredne przekleństwo. Mógłby? Nikt nie blokuje nas, żeby w tym stringu przekazać cokolwiek, tak? Nawet poemat Shakespeare, jakbyśmy chcieli się upalić. Co by było, gdybyśmy nie my, jako programiści, tworzyli obiekt, który się nazywa server status i przekazuje nam informacje, ma skończoną ilość stanów. Tak dużo to kosztuje? Nie, ja wiem, optymalizacja, JVM, garbage. Nie, to jest ważniejsze, dobrze? To nie to, że garbage projekt robi się czuł lepiej. To nie ma znaczenia. Tam są ludzie w Oslo, w Petersburgu i w innych krajach, które pracują nad garbage projektorami. Oni się tym martwią. Nie róbmy roboty za nich, tak?
Ten kod jest bardzo czytelny. Ktoś się nie zgadza? Dobra, dzięki. A teraz coś, co ja bardzo lubię. Jedyny, autentyczny, totalnie fantastyczny w swojej unikalności Paypal. Widzieliście kiedyś taki kod? Szczerze, to jest nagrywane, tak? To ja bym nogi z dupy powyrywał za ten kod. Wszelki jest problem. Ja otwieram ten kod. Ktoś mi każe użyć tego kodu, żebym napisał jakąś inną usługę. Ja otwieram i mówię, ja co za gość to wymyślił. Ta struktura danych może przyjąć wszystko. Lista tablic obiektów. Uniwersalna struktura. W hierarchii uniwersalności struktur to tylko hashmapa stoi wyżej. Naprawdę. To już jest okej, ale hashmapa to jest to wybór. Ja pracowałem w systemie, gdzie wszystkie metody przyjmowały hashmapę i zwracały hashmapę. Wszystkie jak żyw. No bo może się przydać. Co tutaj jest? Co ty o tym mówisz? Ja mam listę obiektów. Jakich? Pracownik? Samochód? Jakie to są obiekty? Jaki jest ta lista na rozmiar? Nieskończony. A ta tablica obiektów? No cholera wie. I ja napisałem w komentarzu wtedy, że nie podoba mi się, że chciałbym mieć jakiś konkretny typ, no bo tak naprawdę ja jako klient tego kodu nie wiem, jak wypakować i rozpakować tą szkatułę z listą tablic obiektów. I ten ktoś fantastyczny mówi, Jarek, nie ma sprawy, jest, zmienię ci to. No i dwa tygodnie później, człowiek i wysłał mi to. Java cywilizacja. Mówię, no toż teraz pojechał. Zauważcie teraz, jaki to jest problem. Po pierwsze jest to coś, co ja nazywam, wiele osób nazywa wyciekającą abstrakcją. Bo teraz każdy, kto weźmie ten realizator, on go rozsmaruje w tym masełku po systemie. Bo on wyjdzie z jednego miejsca. One są strasznie wyciekające takie rzeczy. One wyjdą z jednego miejsca, będą się tak rozsmarowywać po systemie. Bo a temu się nie chciało wypakować, temu też się nie chciało wypakować z tego realizatora. No przekażę dalej, to ktoś inny się będzie martwił, żeby wyciągnąć te kolumny z tego realizatora. Chrys, nie? Poza tym wszyscy zakładają, że realizacja będzie wieczny. No jak wiemy, bazy SQL-owe są w lekkim odwrocie, może przyjdzie kiedyś taki dzień, że GDPC umrze, odejdzie w niepamięć. Co zrobisz biednym programistom? Weź tu zwróć typ. Please, proszę. I to jest moje przesłanie tej części prezentacji. Używajcie typów. Błagam. Okay? Są języki dynamiczne, tam oczywiście nie mamy miejsca na typy, ale są języki statycznie typowane. Jeśli są statycznie typowane, to z jakiegoś powodu. Żeby tych typów używać, dobra? Ponieważ typy niosą ze sobą kontekst informacji. Z polimorfizmem jest jeszcze jeden taki problem, o kurde, będzie 2 godziny, będzie się siedzieć, że my też mentalnie mamy problem z rozróżnieniem słowa mieć i być. No, my żyjemy w takich czasach, że skoro masz, to znaczy, że jesteś. I to przenosimy też na kod. Ja zauważyłem, że mamy problem i może też wynika z edukacji i tego, jak jesteśmy uczeni podobać i tak dalej, że my uwielbiamy generalizować. My jako ludzie uwielbiamy generalizować. Ja, ty jesteś szary, ty jesteś kobietą, ty jesteś takim, ty jesteś Rosjaninem, nas nie lubisz, a my jesteśmy Polakami, ciebie też nie lubimy, my pijemy więcej od was i tak dalej, nie? A więc ty jesteś Amerykaninem i pewnie kojarzysz z Polski tylko szybkie i kurtkę. I uwielbiamy. My jako ludzie w życiu codziennym generalizować. Ta nasza generalizacja, że coś jest czymś, przenosi się na kod. No w życiu tak nie jest. Nie jest. To jest bardzo przewodzący wszystkich, tak? No bo ty jesteś stary, już to nie szkodować. Nie lubię tak, jak to tam mówią. Jest jeszcze drugi mechanizm pracy z kodem, poprzez kompozycję. Okej? Okay? Nie zapominajmy o kompozycji. To nie jest tak, że mój samochód jest samochodem marki Fiat i ten samochód jest pojazdem, a ten pojazd jest przedmiotem bla 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 bla, 40 leveli dziedziczenia dalej, nie? To nie jest tak. To jest samochód. On ma silnik. Dobra? Ma koło, kierownica. Rzeczy składają się z czegoś. Dobra? Ja nie będę tutaj chodzić, bo są ciekawsze rzeczy, o których chciałbym powiedzieć, ale takie moje przesłanie.
Ćwiczenia używajmy wtedy, kiedy chcemy uogólnić na poziomie interfejsu. Okay? Jeżeli chcemy się komunikować ze światem zewnętrznym, uogólniajmy. Jesteśmy w środku, jeżeli jesteśmy w środku, jesteśmy w implementacji, używajmy kompozycji. Jest to wiele bardziej wygodne. Dobra? To dzisiaj jest imprezka, tak? O 20, tam 19 się zaczyna, w trocie. Więc możemy sobie pogadać godzinami na temat generalizacji i delegacji kompozycji, bo my nadużywamy. Nie wiem, czy wiecie, tylko się nie przyznajcie, że nie wiecie, bo pewnie ktoś od was uczeni tutaj jest, jak się tam rektor, dziekany, teraz was wywalą, że jest jeden niż więcej sposobów na polimorfizm, nie tylko dziedziczenie. Kto wiedział o tym, że jest coś takiego jak parametryczny polimorfizm? Co to jest? Nie ma parametrów, no tutaj coś nie jest. No. A może koercja jako sposób na polimorfizm? Używacie Pythona JavaScriptu? To czemu nie wiecie, co to jest koercja? Nie? Słyszycie, jestem. A może, no dobra, subtype każdy zna. A ad hoc polimorfizm? Czyli nadpisywanie klas. Są, nawet ten język Java, który ma słówko ekstensję, no nie panuje w tym języku, po prostu wejść i je zabroncie. Może pozwolić nam zaimplementowanie inny sposób na polimorfizm niż tylko słówko extens, 14 poziomów dziedziczenia danych. No, w jednej firmie tak implementowali wersjonowanie, że był obiekt, nazywał się, jak to było, polisa i jak chodziły nowe wersje systemu, to była polisa 1.0, polisa 2.0, polisa 3.0, polisa 4.0 i one to sobie dziedziczyły, nie? Jak wypuścili 50 wersję, to jak otworzyłeś w Eclipse, to po prostu tak patrzyłeś, jak się hierarchia dziedziczenia rozwija, no? Rewela. Jak z czasem? Nie dopiero? Czy już? Dobra, sorry, tego jeszcze nie mówię. Wiecie co? Mamy 15 minut. To jest ciekawszy temat niż to. Struktura systemu. Przeliczyłem się czasem. Wiecie, że ponoć można już mierzyć informacje w bitach. Jest takie pojęcie, które pojawiło się jakiś czas temu w książkach nieinformatycznych. Czy tak ktoś książki nieinformatyczne tutaj? Dlaczego chcecie to czytać? Ci, co nie czytają książek nie czytają książek nieinformatycznych. Tam nie ma prawdy, prawda jest poza tym. Dobra? Jest taka fajna książka pod tytułem Chaos, teoria informacji, polecam. I tam pojawiło się gość, który myśli sobie coś takiego jak gęstość informacji. I o tym sobie teraz pogadamy, jeszcze przez te 15 minut, które zostało. O co chodzi? Chodzi o to, że my budujemy większość naszej architektury w oparciu o hierarchię. Zauważyliście? Że jest jakiś główny moduł i ten podmoduł ma podmoduły i podmoduł ma podmoduły i moduł ma podmoduły. My tak budujemy takie hierarchie, nie? No i super, bardzo fajnie. Ale zapomnijmy o jednym, że te hierarchie to coś są. A wszyscy mówią, o hierarchiczne architektury, to jest bez sensu, to jest pasera, to się dziesiąte. Nie jest bez sensu, tylko po prostu myśmy do tego użyli, tak? Cała idea hierarchicznych systemów sprowadza się do tego, żeby zredukować ilość informacji. Po co? Jak? Nie? Teraz opowiem. Dobrze zbudowany hierarchiczny system, ja jestem systemem i ty jesteś systemem, ponieważ masz ciało, w ciele są organy, w organach są komórki, w komórkach są mitochondria i cały syl. Zobaczcie, my też jesteśmy hierarchiczni i całkiem stabilni. Gdybyśmy my byli stabilni, tak jak ten system informatyczny, który piszemy, założenie jest takie, przy budowaniu systemów hierarchicznych nie macie zajęć teorii systemów na studiach, nie? Ja za darmo mogę poprowadzić, bo to jest moja pasja. Że każdy subpodsystem ma więcej informacji niż ten system, do którego on należy. Okay? Do czego się to sprowadza? Sprowadza się do tego, że wasz kod na niskim poziomie, on może być pokręcony? Jak najnowsze piosenki Marilyna Mansona. Ten kod może pod spodem być gęsty od ifów, tak? Ciekać ifami. Cała zabawa polega na tym, że im wyżej hierarchii systemów, ten kod powinien być prostszy. Okay? Coraz bardziej czytelny i API powinno być coraz bardziej prymitywne. Metody coraz mniej parametrów, tak? Żeby te systemy wychodzą do klienta były maksymalnie proste, upraszczane. Co ja widzę z reguły, moi drodzy deweloperzy, kochani sympatyczni, to jest tak,
że mamy tak zwaną odwróconą piramidę. Warstwa religii biznesowej, tam z intelektualnością nie ma nic wspólnego, nie? Przewalamy z bazy danych do NC, z NC do bazy danych i cała magia dzieje się w UI. Nie? To jest tak nadziewane kompleksity, że po prostu nie może się przeczeć. Kiedyś zrobiłem analizę kilku systemów, mierząc złożoność i okazało się, że najbardziej złożoną warstwą była zawsze wersja UI. Powinno być odwrotnie. To powinno być proste. Okay? Jeszcze jedna rzecz, której my nie robimy, a systemy hierarchiczne, dobrze skonstruowane systemy hierarchiczne robią, to są partiali do decomposable. Wyobraźcie sobie samochód. Wyciągacie silnik. On się będzie dalej kręcił i to będzie mieć wszystko podpięte? Będzie? Będzie się kręcił, nie? Wyciągnijcie procesor z tego, przeniesiecie ten procesor w inny socket i on dalej będzie działał. Spróbujcie to zrobić z naszym kodem. Usuńcie przypadkowo jakąś klasę. Wyciągnijcie ją z systemu. Przy refaktoringu to jest czasami tak, ja mam takie wrażenie, że jak chwytam klasę, a tam cały system z nią, z korzeniami chodzi. Im bardziej ciągle, tym więcej tych korzeni jest na pod spodem. Tak to wszystko ma poklejone jest. No dobrze. A jak uciąć te systemy? To jest jedno z najważniejszych pytań o sens życia. Jak uciąć? Okay? W którą stronę? Jak podzielić granice, wyznaczyć granice między systemami tak, żeby było ok? Jest pewna koncepcja, która się jakiś czas temu pojawiła. Mi się połączę po głowie, po tym jak znalazłem prezentację na YouTube i pomyślałem sobie, kurde, nie jestem taki inteligentny. Bo już 2 lata temu o tym mówił. Nic nowego nie zostało wymyślone. Zawsze ja szukam tak, że będę miał jakiś temat, czyli po prostu nikt więcej. Nie. Wtedy, no, ale znalazł. I pewien człowiek mówił o tej rzeczy, ostatniej, której chyba wam powinienem powiedzieć, bo zaraz nie wygonią, że wartość jest granicą waszego podsystemu. Zanim mi kolega stwierdził, że ja mam tę prezentację taki meta. Znaczy nie, że po metałem wetaminie, tylko że meta. O co chodzi? Przykład znowu z branży HR-owej. Bardzo często, jak pracujecie z ludźmi w HR-a, to oni używają takiego pojęcia kandydat, tak? Czyli ta osoba, która gdzieś tam jeszcze nie jest waszym pracownikiem, ale weszła na waszą stronę, weszła w sekcję kariery, znalazła to pasujące stanowisko, no i się kliknęła apply. No i my jako ludzie ciągle myślimy, że ten człowiek jest kandydatem. Z punktu widzenia HR-ów, ten człowiek to aplikant, to już nie kandydat. Bo kandydat to jest przed kliknięciem przycisku apply, a jak już klikniesz apply, to już jesteś aplikantem. No a potem, jak przejdziesz rekrutację, gdzie dostaniesz, stajesz się pracownikiem. Zauważcie, co się dzieje. Tak naprawdę to są 3 osobne podsystemy. Że ta wartość, ten typ wartości jest granicą systemu. W branży u nas te rzeczy, które on używa tutaj, to z reguły nazywają się front office albo career sites. I to są z reguły architektoniczne nawet. Nie mówię o tym, żeby ten kod od razu podjąć na osobne tam mikroserwisy, nano, pikoserwisy i tak dalej. Nie. Architektoniczny w kodzie u nas to jest osobne farma serwerów. Tam, gdzie tylko kandydaci zaglądają. W momencie, kiedy ten kandydat przestaje być kandydatem, trafił u nas do tak zwanego application procesu, tak? I to jest kawałek kodu, gdzie ten gość, który aplikuje, przebywa, aplikuje swoje CV, odpowiada na pytania z HR-ów i tak dalej. I to jest znowu osobny, znaczy, dobra, nieważne, nie będę wchodził w szczegóły naszego systemu, powinien być to osobny kawałek kodu, dobra? I potem, jak ten człowiek jest zatrudniony, to jest osobny system, który się nazywa back-office. Możesz, nie musisz od razu dzielić architektury, od razu to tam nano-pico serwisować, ale nawet stwórz osobne pakiety, tak? Kom coś tam aplikant, kom coś tam candidate, kom coś tam employee, tak? Żeby rozdzielić nawet na tym poziomie te wasze byty. Bo bez względu na to, czy to jest kandydat, aplikant czy bezrobotny, to bardzo często jest jedna i ta sama osoba. Zauważcie, że tak naprawdę tutaj nie ma dziedziczenia. Kandydat nie dziedziczy po aplikancie, ani bezrobotny nie dziedziczy po kandydacie. Wszyscy tak naprawdę są jakimś bytem, jakimś widokiem na konkretną osobę. Więc tu nawet nie próbujcie tego procesu dziedziczenia implementować. Dobra? Jak z czasem? 5 minutek. Dobra. Jakiś tam kodzik miałem oddać. Co nie?
Kodnik jest JPP. Jak ma ktoś kodnik PP, to wydaje mi się, że powinien być uśmiechnięty i szczęśliwy, prawda? Ok. Więc pomyślcie o tym, że ta wasza enkapsulacja, ten wasz polimorfizm, z którego was kółkowi męczą. Ma wstąpienie ten kod był dosyć pan impuls, to nie? To był kod po prostu na wołcze punktowy do konkursu. Że cała ta enkapsulacja, to będzie ostatni kawałek kodu, chodzi o to w enkapsulacji, żeby zredukować ilość informacji. Nie o to, żeby pole zrobić prywatnym. Nie. Chodzi o to, żeby zredukować ilość informacji. Oczywiście nie, pola prywatne jest jednym ze sposobów. Ale popatrzmy, jakie mi fakta w kodzie robimy. Przykład. To jest enkapsulacja? Nie? No nie jest. Nie? Pole jest publiczne. No i taki junior programu, jak zrobi to pole publiczne, wściekły senior, który ma jeszcze przerost tego, przyjdzie, co ty się tutaj robisz, tak się nie uczy, zrób to pole prywatne. A to ten biedny student robi to pole prywatne i myśli, że ma enkapsulację. Ale potem przybiega drugi senior, mówi, co za kredycika za to pole robić prywatne, musi mieć dostęp do tego stanu. No dobra, ten biedny student jedzie i pisze sobie te IDD. To jest enkapsulacja? Nie, wystawiasz obiekt na zewnątrz, bebechy po prostu, centralnie. To, że narobiłeś się, zamieniłeś to, mogłoby to tak zostać, nic by się nie zmieniło, na to, to oprócz tego, że przyrosło ci kudo w ilości kobitów w systemie, to nic więcej. Ja to nazywam software design porno. Jest takie porno, wkazujemy bebechy obiektu, wystawiamy je na zewnątrz. Zanim was puszczę, obiecuję, że was puszczę, mam również coś się wygadać. Wyobraźcie sobie taką klasę, to jest zależne. Teoretycznie wszystko jest fajnie. Prywatne pole, tablica, super, numer list. A teraz zobaczcie coś takiego. Ile ja włosów straciłem, ile po prostu mi się na łokciach szrami pojawiło walki z takim kodem. Masakra. Ponoć używacie już teraz słowa masakracja. Nie wiem, nie jestem ten, gdzieś mam taki jeszcze ten. Co to? Widzicie problem tutaj? Bardzo prosty. Że ktoś w kodzie może wyciągnąć tego stringa tutaj, tak, tą tablicę stringów i dodać. Bez twojej wiedzy. To są twoje dane. Jakiś koleś z zewnątrz, prawdopodobnie z innego działu tam na tym półwyspie, dorobi się do waszej tablicy i wam ją podmieni. A my teraz u was w kodzie, w tym momencie myślimy, a kurde, wiecie co, musimy dołożyć, nie miałem tego przypadek, musimy dołożyć walidację tych stringów, które wsadzamy do tej tablicy. No więc święty przekonany, co ja robię? No ja wchodzę tutaj i w tym kodzie tutaj będę wskazał walidację tych stringów. Super, walidują sobie, ale ten występ myślą teraz na zewnątrz. Ktoś tutaj nie zmienił swoje wiedzy. Dobrze. Reasumując, nie męczę was, bo już nowi ludzie się pojawiają. Przewijmy to, bez sensu, zobaczycie tutaj slajdy. Jedyne rzeczy, które warto z tej aplikacji, z tej prezentacji zapamiętać, oprócz mnie gadającego dużo i szybko. Abstrakcje są ważne. Polimorfizm to nie tylko dziedziczenie. Okay? Kontekst jest królem. To jest najważniejsza rzecz, którą musicie zrobić, zanim otworzycie kod. Zrozumieć kontekst. Enkapsulacja to nie tylko pola prywatne. Systemy powinny być skomplikowane na dole, jak najprostsze na górze. Tak, żeby interfejs był prosty i prymitywny. To tyle. O, porządku. Dobra, dziękuję wam bardzo. Okej, mam jeszcze chwilkę czasu na może dwa, trzy pytania. Czy są jacyś na zadanie pytania w tym momencie? O, mam. Powiedziałeś, że twoim guru już nie jest Arthur Bob. Mnie interesuje, dlaczego tak jest, ponieważ Arthur Bob raczej daje dobre przykłady, jeżeli chodzi o eleganckie programowanie. No, wiesz co, to wynika może z tego, że on tam jakiś czas temu się zaglądał w jakieś niepotrzebne dyskusje na temat równości płci w branży. Kurczę, nie gadajmy o tym, zróbmy to, dobra?
Dobrze, więc rozumiem, że to merytorycznym jakiś... Nie. Merytorycznie ją ciągle ufam, wierzę i pasjonuję i czytam, ale też była ostatnia seria artykułów na temat tego, czy powinniśmy... Znaczy on też tutaj jakby w pewnym momencie zaczął propagować ten mit 10 razy lepszego programisty, tak? Że najlepszy programista jest 10 razy lepszy od najgorszego. Póki rozmawiam o rzeczach technicznych, ja mam naprawdę ciągle ufam i ciągle mówię o solidzie opowiadać, ale wydaje mi się, że w tych miejscach tak politycznie się przestają z nim zgadzać, tak? Jeśli chodzi o kwestie nietechniczne. Rozumiem, to dziękuję, że będzie za odpowiedź.